Action Learning to jest taka znakomita, stara idea w nowym wydaniu. No po polsku to po prostu oznacza naukę w działaniu, czyli naukę, która rozpoczyna się od tego, że różne osoby działają, a następnie podejmują refleksję nad tym, jak działają. I w tej chwili w firmach zaczyna się bardzo doceniać to, że tryb nauki, który polega na tym, że poddajemy refleksji naturalny sposób działania zespołu, jest jednym z najefektywniejszych sposobów na to, żeby to, co wypracujemy, bardzo szybko wdrożyć w życie. I na czym to polega? Polega to, ma w zasadzie, action learning ma trzy formy. Pierwsza forma polega na tym, że trener action learning, to jest specjalnie przygotowany moderator, siada razem z zespołem i prowadząc to spotkanie, pomaga wyciągnąć wnioski z tego, na przykład w jaki sposób przebiegł projekt. Druga forma action learning polega na tym, że ten sam trener występuje nie w roli moderatora, a w roli mentora dla lidera tego zespołu i on po prostu pracuje tylko z liderem. Trzecia forma action learning polega na tym, że trener jest kimś w rodzaju superwizora i towarzyszy przebiegowi spotkania zespołu, podczas kiedy prowadzi je lider. I teraz tak, zespół, żeby pracować tą metodą, musi być do tego trochę przygotowany. Czyli zazwyczaj ta metoda zaczyna się od tego, że właśnie moderator action learning pracuje z zespołem. Ponieważ taki sposób pracy często bardzo mocno wpływa na sposób komunikacji w zespole. Zespół się po prostu musi nauczyć komunikować otwarcie na temat tego, w jaki sposób idzie im współpraca. Przedmiotem omawiania jest nie tylko merytoryczny wątek związany z działaniem w projekcie, ale również jakość współpracy, jakość komunikacji, sposób przekraczania trudności w obszarze relacyjnym, sposób rozwiązywania konfliktów. No a to, jak się Państwo domyślacie, troszkę kosztuje. To jest bardzo emocjonujący sposób pracy, niezwykle efektywny, ale jest bardzo ważne, żeby początek takiej pracy prowadziła osoba przygotowana, między innymi przygotowana do pracy z emocjami, pomagająca ludziom poczuć się bezpiecznie w otwartym komunikowaniu się na temat tego, jak idzie. Nagrody mamy dwie. Pierwsza to jest bardzo szybkie wdrażanie wyciągniętych w ten sposób wniosków w życie. W zasadzie prawie się nie zdarza, żeby po takich sesjach ludzie nic nie zmieniali w swoim działaniu. Druga nagroda to jest bardzo przyspieszony rozwój wszystkich uczestników zespołu, jako osób, również jako ludzi, którzy w pewien sposób nabierają odwagi do dzielenia się swoimi przekonaniami na temat tego, jak w istocie wygląda ich codzienna praca.